Piw, baw, siemano, kipa, jest wtorek. Ja właśnie mam w pracy. Dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś specjalny. Po prostu chcę sobie dzisiaj pójść zrobić 4-5 km. Podam jakieś tam w Kasienie parę rundek. Nagrywam to. Pewnie będzie ciemno w parku już, bo tam ogólnie nie ma latarni. Ale to nic. Miałem mówić, że sobie robić pauzę samego rana. Taki był ogólnie zamysł, ale podczas dnia, podczas pracy stwierdziłem, że mam dzisiaj bardzo dużo energii, bardzo mnie nosi i muszę coś z sobą zrobić. A takie bieganko i taka walka się nie będzie spoko, bo jutro już idę na kaba i zaczyna się ciężki wpierdol. Tak więc co, widzimy się już w sumie może w parku, może jeszcze przed tym, będę do was gadał. No, yo, adios. Jestem już w domu, biorę szybki prysznic i się za chwilkę widzimy już w tym samym miejscu, w tym samym miejscu, ale w innym dzianku. No i łokieć. No i bęk. Ja właśnie jeszcze jem przetrygowe ciastko. No i co? Widzimy się już w parku na walce z cieniem. I już po zrobieniu tych 4-5 km. Tak więc ja już sobie dokonam czapeczkę. Dokonam buty. I biorę statyw, plecak, wodę, małą komputereczkę i dzida. Szybka akcja, szybki trening po robocie. Taka no, rozbieżka fajna. Będzie zajebiście, już to czuję, że będzie ogień. Bez zanudzania, łokieć. Dobra, ja już czwórkę zrobiłem. Tylko dlatego, że do domu z parku mam jeszcze jakieś kilometr, 100 km, może niecałe 200. Osobiście po 2 km wysiadłem z tego parku, ponieważ się już czułem naprawdę dziwnie, osaczony. Uszaki w ogóle. I te 2 km zrobiłem sobie na takiej rowerowej i w sumie teraz tyw. I lecę sobie 2-3 minutki walki się nie od razu, tak, nie? Tak więc co? Rozkładam i się widzimy za chwileczkę. Dobra, tu są 3 minutki. Aktualnie jest duży ruch, tak, chujowo, tak. Ale to nic. Trening czyni mistrza. Ciemna strefa 2014. Sprawdź to, dzieciak. Wracam do zdrowia, czytaj, wracam do formy. Mam cichy plan, co wam pozamyka mordy. Tryb sportowy, nie wybijesz mi go z głowy. Dawaj, jestem gotowy na trening hardkorowy. Walki, tarcze, obwody, ręka wraca do brody. Zejścia, przejścia z wody, własne rekordy. Klepsydra, postaci wody, co powiesz o tym? Jeśli chcesz wycisk ostry, wpadaj na porty. CWKS chętnie weźmie cię w obroty. Masz tu trenerów dobrych, nie żałuj floty. Bo inwestycja w siebie z czasem procentuje. Będziesz zadowolony z tego, jak się czujesz. Z tego, że trenujesz. A twój wróg ma już kupę. On wie, że jak spotka cię, skopiesz mu dupę. Tak padnie trupem w końcu. Jesteś rekrutem ludzi, którzy twoją kondycję wzięli pod lupę. Szybkość, gibkość, zwinność, spryt i pokora. Siła, jakbyś wypierdolił z baseballa. Bieda, nie tam żadna pizza czy cola. Ewentualnie ryż i sola. Dzieciak, posłuchaj, ja też byłem w twoim wieku. Zapatrzony w ulicę, w melanży i kolegów. Marnowałem czas, zamiast stąd się do góry. Teraz to nadrabiam, wjeżdżam z grubej rury. Ty też weź się w garść, póki jesteś młody. Rób to sam dla siebie, wejdź w treningu szpony. Udowodnij sobie, że masz charakter i duszę. Udowodnij sobie, że nie jesteś lamusem. Tym, że masz pasję, dodasz uśmiechu matulce. Ona będzie z ciebie dumna, że masz swój cel. Nie ma co sekund wytyrać chujstwem. Odkręć się od syfu i osiągnij sukces. Tego ci życzę. Dlatego ćwiczę, ku temu powody. Styl treningowy, wbij sobie do głowy. By coś z życiem zrobić, być silnym, zdrowym. Nim przejdziesz do ataku, naucz się obrony. Poświęć swe poranki, poświęć swe wieczory. Nikt nie da ci fory, do treningu skory. Tak jak i do walki, chętnie stawaj w szranki. Nigdy w dystansie, nie opuszczaj gardy. Jeśli nie zacząłeś, to się ogarnij. Co dzień rozrób poranny, sportem się zajmij. Zamiast kłopotami, masz głowę na karku. To ducha hartuj, treningiem się kształtuj. Rozwijaj cechy motoryczne, jak i charakter. I pamiętaj jedno, nie drenuj w kratkę. Tylko systematyka przyniesie efekt. Co dzień technika i taktyka, by walczyć lepiej, by wroga zniszczyć, by go przechytrzyć. Być swańszym, sprytniejszym, silniejszym, szybszym. Nie tylko pod względem fizycznym. W boksie przede wszystkim się myśli. Tak samo w innych sportach, nieważne czy zawodostwo, czy też amatorka. Na treningu orka, czasem ofensywa, czasem celna kontra. Tak to wygląda na koniec treningu. Pamiętaj, się rozciągaj. Ważna jest gibkość, nie tylko siła pompa i regeneracja przede wszystkim. Pamiętaj, formę zbudujesz na jej fundamentach. Każdego z nas jakiś sport kręci. Wycisk na treningach.
troszkę litry potu, zrobię z ciebie zawodnika. Ciomek wjeżdżaj na treningi, więcej morda niż klanka. Hardcore, a nie sielanka. Trening wyrobi misa. Tylko spokój ducha, człowieka oczyszcza. To tak chuj. O kurde, powiem, że troszeczkę się zgrzałem tymi 3 minutkami. Ale to nic, pomału, forma będzie w końcu przygotowana spokojnie. Pakuję telefon, biorę wszystko co moje. Teraz biegnę do domku, do mojej narzeczonej i do mojego pieska kochanego. I trzeba pokazać, co sobie będę jadł po treningu, po tym całym biegu. I znowu wjeżdża łokieć. No niestety, tego było widać.